Mamy kurwa Wiesię. Wiesiu, pomachaj. Oto słupka, która ma dzisiaj urodziny. O, uwaga, kurwa, chciałam zagrać, ale nie wyszło. Taka pekina świetna. Bo jak ktoś tu serwuje, kurwa, kto to? Chyba Wiesia. Zajebiste. Ziom, lubisz Wieśkę? Morda, powiedz, że lubisz. Lubię. Wiesiu, moja kochana, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Słyszałam, że masz chłopaka. Taka, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, życzę, żebym miała i... Ja, ale no to tak, ci życzę wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, trudności, pieniędzy, miłości i czego tam sobie zapragniesz. Wszystkiego najlepszego, Wiesiu! Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby ci się z Edzikiem układało. Pierdalaj z tym cukierkiem. No i kurwa, żebyś mnie więcej nie odrzucała i wszystko. Dobra. Zahamuj to. Ja. Zahamuję. Uwaga, hamuję. No to tak. Cześć Wiesia, po pierwsze. Sorry, nie jestem mistrzem kamery. Ogólne takie nieogarnięcie, dlatego nie nagrywałam ze wszystkimi. Wiesiu, chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego, sukcesów w szkole, czego sobie tylko zamarzysz, fajnego chłopaka, dużo przyjaciół i żebyś nigdy się nie zmieniało, cię kocham po prostu. Cześć Wieśka, za 2 godziny i 15 minut kończysz 17 lat, a ja ci życzę, żebyś kończyła jeszcze jakieś 98, tylko żebyś się zawsze dobrze bawiła, także wszystkiego najlepszego. Wiesiu, wszystkiego najlepszego, zdrowia, no, szczęścia, no, pomyślności, zdrowia. Dużo lajków, wszystko najlepszego. Rośnij nam duża i nie pij więcej tak, bo nie będzie miał cię... Ała, kurwa! Do domu nie będziemy cię chcieć. Kochamy cię bardzo. 17 lat, tak? Kończysz? To spełnienia marzeń i wszystko najlepszego. Nie pierdol, głupus! Wszystkiego najlepszego Wieśka, jak najmniej żygania i jak najlepszego chłopaka. Cześć, chodź. Cześć Wiesia. Wygląda na to, że dzisiaj są twoją urodziny, więc chciałabym ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, nie tylko ja, ale wszyscy inni. Tak więc wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrowia, super w ogóle, że tego chłopaka słyszałam, że masz. I właśnie szczęścia, zdrowia, pomyślności. I żebyś zawsze była uśmiechnięta, żebyś nie do nas nie zapomniała. I żebyś nie zapomniała, że my o tobie nie zapominamy. Koniec. Wieśka, dobry wieczór, nienawidzę występować przed kamerą, więc chciałabym ci krótko życzyć, żebyś w końcu mogła wyjechać do tej swojej wymarzonej Japonii, żebyś przytyła i wszystkiego najlepszego i nie wiem, co ci mogę jeszcze życzyć. Koniec. Wiesiu, wiesz, że dzisiaj są twoje urodziny? Moje też, więc... Poniekąd życzenia będą dla nas obu. W sensie składam życzenia tobie i sobie. Po pierwsze, chciałabym ci życzyć, żeby twoja kariera artystyczna, jakby to ładnie powiedzieć, rozwijała się w jak najlepszym tempie. Mam nadzieję, że kiedy ja na starość usiądę sobie, patrząc na wszystkie moje Oscary i Noble, spojrzę lekko w bok
a tam umrze twój obraz, który będzie wyceniany co najmniej jak obrazy Da Vinci'ego albo DiCaprio. Obaj byli Leonardo. Chciałabym też sobie życzyć, żeby te chwile liceum, które spędzasz bez nas, twoich najlepszych przyjaciół i kurwa, cokolwiek byś nie powiedziała, to i tak będzie, nie okazały się aż takie trudne, jakie okazały się dla mnie. I jeszcze w dodatku, no co, mogę życzyć też sztampowo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy i fajnego chłopaka. Słyszałam, że masz chłopaka i się tym nie chwaliłaś, ale mam nadzieję, że jest fajny. To wtedy, wiesz, moje życzenia będą adekwatne. No i tak. Najczęściej będę wyskakiwać za ludzi różnych, co już zapewne widziałaś, bo mam nadzieję, że moje życzenia znajdą się na końcu. Wiadomo, mam w ten sam dzień urodziny, więc wypada. Albo kogoś innego, kogoś, kto się bardziej znał, na przykład Kingi. O, to by było spoko. No, ponieważ wyskakuję jak Filip z konopi, to tym razem odskakuję, jak nie Filip z niekonopi. Sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Wiesza! Kochamy cię, Misiek nasz!